Skąd się wzięła nazwa Casablanki? A mianowicie Hiszpanie, kiedy tu przypływali do brzegów zachodnich Maroka, zobaczyli białe domy, czyli Casa, to domy, Blanka, białe. Po pysznym śniadanku w Rabacie wsiedliśmy w pociąg do Casablanki. Jakieś bilet kosztował jakieś 18 zł, godzinka drogi, także nie było źle. To jest nasz pokoik. Casablanka, jak żeśmy szli, taka trochę tak właśnie za starych filmów, te kamienice. Tutaj może nie będzie widać, bo taki na balkonik na czwartym piętrze mieszkamy. Może tych kamienic tutaj nie widać, ale takie klimatyczne, starodawne, kolonialne, francuskie. No i co? Odpoczniemy sobie, troszkę dychniemy. No to już w Casablance już będziemy już powoli stopować tą wyprawę i bardziej odpoczywać. Bilety kupiliśmy na dworcu do Marrakeszu na pojutrze. Także dychniemy sobie, pójdziemy na rekonesans na miasto, potem ustalimy, co tutaj można ciekawego zobaczyć. Pozwiedzamy. Może nie dziś, ale jutro. Pod nami kawiarnia, może pójdziemy na kawę. No także zaczynamy trip po Casablance. O. Przejeżdżając do Casablanki, tak się w sumie zastanawiałem, czy jeszcze będzie tutaj można odnaleźć jakiś klimat lat 30., lat 40. Powiedzmy ze znanego filmu Casablanca. I powiem szczerze, na pierwszy rzut oka ciężko. Milionowe miasto, ruch, hałas, robienie. Ale jakby tak troszkę się odciął od tego, jak przebił się przez ten hałas, to można ten klimat wyczuć. Wyczuć go, bo dużo jest kamienic z lat właśnie tych przedwojennych. Zaniedbanych oczywiście. Nawet nasz hotel jest z 1939 roku, z tego co kojarzę. Też ma taki fajny klimacik. No i te kamienice i te palmy, no jest. Mimo tego właśnie tych nowoczesnych tramwaji i co tu właśnie przejeżdżają, odrobinę tego klimatu można wyczuć. Skąd się wzięła nazwa Casablanki? A mianowicie Hiszpanie, kiedy tu przypływali do brzegów zachodnich Maroka, zobaczyli białe domy, czyli Casa to domy, Blanka białe. I tak już się przyjęło. Francuzi tą nazwę zostawili i nazwa pozostała. Paradoks tego miasta jest taki, że tu jest zarejestrowanych w Casablance ponad 3 miliony ludzi, a mieszka
prawie 8. Niby nowoczesne miasto, ale jednak syf na każdym kroku. Wszędzie śmieci, dlatego tutaj, że teraz żeśmy sobie wyszli do parku, tak, Ligi Arabskiej, tak się nazywa. No idą chłopaki, co tu śpiewają. Tu jakaś liga jest. I tak, no, niby nowoczesne miasto, kilkumilionowe, ale syf na każdym kroku, wszędzie, wszędzie śmieci, gdzie się da. Ci ludzie nie są jeszcze gotowi chyba na to, żeby dbać o czystość. Zresztą mało jest śmietników, więc ludzie wrzucają gdzie popadnie śmieci. Zaniedbane te kolonialne kamienice, to by się im przydało karczera i dobre szczotkowanie. No i tak sobie wędrujemy i szukamy tutaj ciekawych miejsc. Za mną, czy z boku mnie, tam w hoteli, tam podejdziemy sobie, potem jest, to jest katedra Sankier, kościół katolicki. Pogoda 20 parę stopni, już się chłodniej zrobiło. Zobaczymy, co ciekawego w tym mieście można jeszcze zobaczyć. Oprócz kotów, bo kotów tu jest wszędzie. Masakryczna ilość kotów. Koty są wszędzie. Białe, czarne, rude, w ciapki, w kropki. Kurde, małe, duże, spasione, niedopasione. I ludzie je dokarmiają. Co jakiś czas, gdzieś czy przy świetniku, czy na trawie, jest jakiś pojemnik z wodą, jakieś jedzenie, nie? Także kotów tu jest masa, a psów prawie nie ma w ogóle. Gdzieś tam może na wsi psy jakieś żeśmy widzieli. O, tutaj koteczek zasłania. No i tak sobie spacerujemy po Casablance. Chwilę temu wyszliśmy z parku Ligi Arabskiej, zaprojektowanych w latach 30. przez Francuzów. Chwilę potem, po rozpoczęciu tejże budowy tego parku, rozpoczęto budowę katedry Najświętszego Serca. Jest budowana w stylu ni to neo-maurytańskim, ni to neo-gotyckim. Chcieliśmy wejść do środka, ale niestety jest zamknięta. Także od środka jej nie zobaczymy. Idziemy dalej podróżować po Casablance i odkrywać jej skarby architektoniczne. Na porządku dziennym też są takie niespodzianki, jak na przykład idziesz sobie chodnikiem, bach, a tu 1,5-metrowa dziura, można wpaść. Tu następna. Także jak się spaceruje po Casablance, takie różne niespodzianki są właśnie. No i śmieci. Śmieci są. Śmieci gdzie popadnie. Co mnie trochę irytuje w tym kraju, to jest to, że my jako biali jesteśmy trochę tutaj traktowani jako skarbonka. Na przykład teraz sytuacja, dzieciaki wychodziły ze szkoły, doszli do nas, piątka, czyli przybiłem piątkę, salam alejkum i daj piątaka. Także tak to wyglądało. A my teraz dochodzimy do meczetu Mohameda II. Meczetu Hasana II. Mohameda Hasana II. Jest największym w Maroku. Chyba największym na świecie.
mieści do 25 tysięcy wiernych. I to jest jedyny meczet, do którego mogą wejść niewierni. Aczkolwiek zapewne będzie duża opłata. Jestem tego pewny. Pewnie z 10 euro, żeby wejść. Ale to zaraz zobaczymy. Zaczerpnąłem tutaj bardzo poważnej wiedzy i okazało się, że meczet jest piąty co do wielkości, ale minaret, wieża, z której nawołują do modlitwy, jest największa na świecie. 210 metrów. Faktycznie budowla robi ogromne wrażenie. Jest tak duża, że w podziemiach znajdują się osobne hamamy dla kobiet i dla mężczyzn. Ale nie skasowali nas za wejście. Wchodzimy sobie tutaj po terenie, w placu. Tutaj oczywiście do środka nie można wejść, no, trzeba zachować powagę sytuacji. Ale tutaj wszędzie możemy sobie spacerować po placu, zwiedzać, oglądać, robić zdjęcia i nikt nas nie skasował, co mnie bardzo zdziwiło, ale pozytywnie oczywiście. No i tak, sobie tutaj właśnie chodzimy, idziemy teraz coś sobie zjeść w Casablance. Zanim pan nas pogonił, myślę, żeśmy sobie weszli zerkłem ukradkiem do środka. Muszę przyznać, że naprawdę wykonania misternie wykonane z pietyzmem po prostu robi wrażenie. Ale jest tam ciemno dość. Z kamerą nic nie złapała, raczej by nie złapała, nawet nie próbowałem robić, nagrywać, no, ale tak jak mówię, no, robi środek, wnętrze, robi wrażenie. Kafejka, restauracja Rika w filmu Casablanca, wiadomo, że to było hollywoodzkiej, brakuje mi słowa, Hollywood. No, że kafejka Rika była wymyślona w Hollywoodzie, o, w filmie Casablanca, ale tutaj jeden niekomość zrobił sobie tą kafejkę. Kafejka Rika, jak widać, jest zrobiona praktycznie odzwierciedlenie tej kafejki, restauracji z filmu Casablanca. Ale tutaj, żeby wejść, trzeba mieć odpowiedni dress code i odpowiedni zasób portfela. Dress code jest taki, że nie wejdziesz, bo masz i krótkie, i cargo. Aha, no, także to my raczej nie jesteśmy tutaj ubrani dobrze. A kawa, ile tam kosztowała? Nie pamiętam, ale ciastko 6 euro. 6 euro ciastko. No. Także, no tak przyzwoicie to nawet to wygląda. Miejscem wiąże się jeszcze jedna historia, iż przywódcy państw Churchill, Roosevelt i De Gaulle spotkali się tutaj
styczniu 43 roku na naradę. Żeby omówić strategię aliantów. Oby omówić strategię aliantów. I Niemcy przechwycili tą wiadomość, tylko się troszeczkę pomylili. Pomyśleli, że chodzi o Biały Dom w Stanach Zjednoczonych, a tu chodziło o Casa Blanca, Biały Dom, Białe Domy w Maroku. Mamy już godzinkę 10:00. Wzięliśmy sobie taksóweczkę z hotelu. Pan dziadek włączył taksometr, co się rzadko zdarza, i policzył nas 19 dirków, jakieś 5 km. Daliśmy mu 20. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tutaj był. Znaczy rzadko się zdarza. Rzadko jest ciężko trafić na uczciwego taksówkarza. Ten był uczciwy pan dziadek, także za 20 dirhamów żeśmy sobie dojechali. Jesteśmy na dworcu takim mniejszym, Casa de Voyage, i jedziemy, wracamy w stronę Marrakeszu. Jakieś przed nami jakieś 3 godzinki z hakiem, no, drogi. Także żegnamy już Casablancę. Idziemy tam jeszcze obczaić, który peron i tak dalej. I kupiliśmy sobie pierwszą klasę, jeszcze bilecik do Casablanki, ale niewiele jest droższy. Chyba wychodzi 40 parę złotych, no, czy 50, 40 coś za drugą, a niecałe 50 chyba za pierwszą. Nie ma tu siostry teraz, żeby to dokładnie sprawdzić, ale niewielka jest różnica w każdym razie za bilecik. Już się robi troszkę chłodno. Już jest 23-24 stopnie. Marrakeszu ma być pod 30, no zobaczymy. Także jeszcze tam jeszcze trochę ciepłego powietrza, temperaturki ciepłej jeszcze może łapniemy. No nic, siostra już gdzieś poszła, także ja też zbieram plecaki i idę na peron. Godziny podróży w luksusowej klasie pierwszej, potem szybki miejski autobus. Przemiła rozmowa z przemiłymi Meksykanami. Jeszcze w pociągu, tak, trafiliśmy na takie... To małżeństwo było? Małżeństwo, tak się mówi, 80-70. Tak, tak, starsze małżeństwo z Meksyku. Także droga nam zeszła, porozmawialiśmy na różne tematy. Także 3 godzinki podróży minęło. Tak, potem z dworca autobusik za 8 dirków, 10 minut i jesteśmy znów na Jaffa El Fna, na cyrku, który co wieczór rozpoczyna ten sam spektakl dla turystów. A my idziemy do naszego riadu ogarnąć się i też może pouczestniczymy trochę w tym spektaklu dziś wieczorem, jeszcze ostatnia noc w Marrakeszu. Fajnie jest tak chodzić po suku, po sukach, nie wiem jak się to wymienia,
Zgubić się trochę w tych uliczkach jest naprawdę przyjemnie, ale to na spokojnie trzeba sobie chodzić, grzebać, wybierać. I uważam, że na pierwsze dni przyjazdu to nie ma co, bo można dostać świra, ale już później, jak się człowiek już oswoi z tymi, że tak powiem, z nagabywaczami i tak dalej, z tym wszystkim, to można sobie już coś fajnie wybrać, pohandlować. Już się dwie osoby na mnie obraziły, bo nie wszyscy mówią good price, good price. A jak ty podajesz mi swoją cenę, o, to wielki foch, nie? No, ale to... Sprzedają potem po tym wielkim fochem. A potem i tak sprzedają, więc z fochem, ale i tak sprzedają. Ale niesmak pozostaje. Znaczy, no, powiedzmy. Ja już parę rzeczy kupiłem. Tak sobie jeszcze spacerujemy. Na spokojnie jeszcze coś tam trzeba przywieźć do Polski oczywiście. Także zgubiliśmy się, ale tak w przeciwieństwie do Pezu czy do Rabatu, tutaj w Marrakeszu wszystkie uliczki wychodzą na Jabal Fna, także tu raczej się człowiek nie zgubi. Także spokojnie można sobie spacerować i w każdym momencie zawsze się człowiek odnajdzie. To jest nasza kuchnia i stołówka miejscowa u chłopaków. Za każdym razem, jak tutaj wracamy do Marrakeszu, to tutaj sobie spożywamy posiłek. Do tego zawsze jest. Ale do tego zawsze jest szczerze. Herba. A teraz sobie idziemy na kawę jeszcze. Dzisiaj w Maroku mają święto narodowe i jakąś uroczystość kościelną, to chyba nie, jak to nazwać? Dzień Niepodległości. No wiem, narodowo święto i... No, w każdym razie modlitwy się teraz odbywały w kościołach. My sobie tutaj siedzimy w miejscowej, lokalnej kawiarence. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj się nie mówi nigdzie o tym, że inaczej. W krajach islamskich kobiety chodzą w burkach, hadżibach, dżihabach i tych wszystkich różnych, które zakrywają prawie całe ciało, czasami pewne części ciała, ubiory. Ale nie mówi się o tym, że mężczyźni, faceci i chłopaki też powinni zakrywać prywatne części ciała. Prywatnymi części ciałami też są łokcie i kolanka. I no może już teraz łokcie już co prawda mniej, bo już trochę się europeanizuje, że tak powiem, Maroko, ale nadal jeszcze mężczyźni, chłopaki zakrywają kolana, chodzą w długich spodniach. I teraz, przyjeżdżając do kraju islamskiego, dobrym guście jest kobiet, wiadomo, zakrywać ramiona i nogi, że tak powiem, ale u facetów też chodzić jak w krótkich spodniach, to w spodniach zakrywających kolana. Koszulki to już takie bardziej, może już nie, że zakrywające łokcie, ale żeby też przynajmniej nie były takie bez rękawków. No może się to skończyć tym, że no gdzieś tam pod jakiś meczet czy do jakiegoś pałacu może ktoś mieć po prostu jakąś pretensję o to, nie? Taki kraj, no i trzeba pewne rzeczy uszanować. No i w pewien sposób, no, nie narażać się na jakieś nieprzyjemności. Puszczamy już Maroko. Ostatni poranek w Marrakeszu. Chciałem zrobić takie małe podsumowanie. Zwiedziliśmy dużą część, można powiedzieć, Maroka. Zaczęliśmy w Marrakeszu, potem pojechaliśmy do Fezu, Rabatu, jeszcze wcześniej na pustynię do Imili.
Casablanki. Każde miasto się różni. I Milin, zanim weszliśmy na Tubgala, górskie berberyjskie miasteczko, bardzo klimatyczne, takie Krupówki i Zakopane w Polsce. Fezie, duże targi słupki, dużo uliczek, też klimatyczne, stara Medyna, bardzo fajna. Casablanca na przykład, bardzo duże miasto, już praktycznie mało co klimatu zostało, tam już ludzie się ubierają w europejskim stylu. Nie. No i tak, cóż można powiedzieć, całe żeśmy Maroko przejechali i obym się jeszcze nie zawiódł, bo do lotniska, do samolotu jeszcze mamy 3 godziny, ale na teraz mogę powiedzieć spokojnie, że mimo ostrzeżeń nie ma tu takiego złodziejstwa. No oczywiście, no jeżeli się ma tą chociaż odrobinę świadomości, portfel nie trzymać na wierzchu albo w tylnej kieszeni, plecak też pozamykany i tak dalej, i nie wystawiać się na pokaz ludzi, i to jest spokojnie. Ludzie bardzo mili, pomocni, nie mieliśmy zawsze pomocy, nawet kierowca autobusu zatrzymywał się i pomagał, także uczynność ludzi też jest bardzo, bardzo, bardzo na wyższym poziomie, że tak powiem. Cóż jeszcze można powiedzieć? Cały zjechaliśmy tą część, cały Maroko. No dużą część Maroka zjechaliśmy i od Marrakeszu przez 8-milionową Casablancę, przez stary Fez i tak dalej. Wszędzie, to już mogę spokojnie powiedzieć, bo w blogach i tak dalej na YouTubie pisali, że filmy robili, że trzeba na nie urażając małej szafki belku siedzieć, kucać znaczy się. Na kłócąco? Nie. Wszędzie są normalne kibelki i nie ma z tym żadnego problemu. Nawet w schronisku pod Tubalem był normalny kibelek, prysznice i tak dalej. To z tym też nie ma problemu. Jedyny problem jest taki, że trzeba mieć gotówkę. Dużo. Zawsze trzeba mieć gotówkę przy sobie, bo rzadko gdzie można płacić kartą. No i co? Takie było małe podsumowanie. Ja tu jeszcze sobie spaceruję po Jaffa El Fna. Za mną panowie z małpami, małpeczkami, kobrami. No i trochę przykro, że trzeba wyjeżdżać, no ale cóż. Idę tutaj jeszcze do siostry, bo wypłacała ostatnią gotóweczkę jeszcze na zakupy jakieś zrobić. Aha, no właśnie a propos gotówki. Nie można stąd wywozić pieniędzy. Jeżeli się jakieś ma, to w sumie lepiej je wydać na jakieś pamiątki i nie brać ze sobą gotówki, bo mogą na lotnisku zatrzymać. Nie wolno stąd wywozić. No i cóż. Jeszcze sobie tutaj troszeczkę pochodzimy, pozwiedzamy ostatnie parę godzin i wracamy do Polski. Thank you.